20 lat temu, deregulacja systemu finansowego, deregulacja nadzoru, puszczenie wszystkiego według zasady, że ta niewidzialna ręka rynku wszystko zrobi, że rynki powinny się same rozwijać. Dzięki temu powstał olbrzymi shadow banking system, to się tak nazywa, czyli taki, można powiedzieć, że system finansowy, który nie podlega regulacjom. Ten system finansowy, w tym systemie finansowym najgroźniejsze są derywaty lub derywatywy, jak to woli, czyli instrumenty pochodne, które bazując na podstawowych aktywach, takich wymiernych, prawdziwych, jak cena ropy na przykład, na tej podstawie buduje się właśnie instrumenty pochodne, kontrakty, których używa się dźwigni finansowej. To znaczy na przykład ta dźwignia finansowa w przeciętnej firmie w tej chwili finansowej w Stanach Zjednoczonych to jest 30 do 1. 30 kredytu, 1 kapitału. Puste pieniądze. Już w 2002 roku Warren Buffett, znany przecież wszystkim, uważany za genialnego inwestora i chyba rzeczywiście genialny inwestor, mówił, że rynek derywatywów zniszczy kiedyś świat, że to jest tykająca bomba zegarowa. Wtedy na tym rynku było no nieco ponad 100 bilionów dolarów, ten rynek był wart. Ostatnio Bank of International Settlement podawał, że jest wart 600 bilionów dolarów. To oczywiście nic nie mówi, bo to jest zbyt duża liczba, 600 tysięcy miliardów dolarów. Ale jeżeli powie się, że to jest 10 lat PKB całego świata, 40 lat PKB Stanów Zjednoczonych lub 1200 lat PKB Polski, to to już widać, że to są potężne pieniądze, których nie ma i to jest najgorsze. To państwo było rządzone i to za czasów i demokratów, i republikanów przez ludzi przesiąkniętych ideą neoliberalizmu. I dlatego nie było regulacji odpowiednich, dlatego nie było odpowiedniego nadzoru, dlatego był nacisk na szybkie zyski, dlatego był nacisk na szybki wzrost PKB i dlatego mamy teraz ten problem.